Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku narzędziownika. A w nim pokażę Wam proste i szybkie sposoby na to, żeby robić piękne rysunki i notatki na ekranie w czasie transmisji na żywo, albo wtedy, kiedy chcecie wykorzystać te notatki w swoich filmach. Pierwszą aplikacją, którą się zajmiemy, będzie aplikacja Epic Pen. Linka macie w tym momencie na ekranie. Instalujemy albo wersję bezpłatną, trialową. Ona w zupełności Wam wystarczy do większości zastosowań, ale jeżeli chcecie mieć więcej narzędzi, polecam Wam kupić zastosowanie. 100 zł dożywotni upgrade. I po zainstalowaniu aplikacji mamy takie latające okienko z dostępnymi narzędziami. Oczywiście te narzędzia mają podopisywane skróty po to, żebyście mogli się łatwiej pomiędzy nimi przełączać w czasie, kiedy na przykład robicie transmisję na żywo czy nagrywacie swój film po to, żeby było łatwiej. Ale także te skróty klawiaturowe mam dopisane do takiego urządzenia, które nazywa się Elgato Stream Deck i tutaj polecam wam to urządzenie szczególnie jeżeli robicie transmisję na żywo. Bardzo pomaga, ponieważ jednym kliknięciem mogę wybierać sobie odpowiednie narzędzia, których chcę używać w tym przypadku w Epic Penie. Idąc od góry, kursor myszki, jeżeli chcemy normalnie przesuwać na przykład nasze okienka, mamy także długopis, którym możemy rysować różnej grubości linie. Przełączamy się między tymi grubościami. Albo wybierając je z menu, albo scrollem myszki, i w tym momencie zmienia się grubość tej linii. Także mamy możliwość podkreślenia, oczywiście zmienimy sobie kolor i możemy takim highlighterem zakreślić sobie pewne rzeczy. Mamy także możliwość pisania jakiegoś tekstu. Następnie podstawowe kształty, jak na przykład kwadrat, kółko, szczałka, jeżeli chcemy coś pokazać. Także możemy zmieniać grubość tych wszystkich rzeczy albo po prostu możemy zrobić linię. Jeżeli przytrzymamy Shift, to oczywiście ta linia jest idealnie pozioma, ewentualnie idealnie pionowa. Możemy oczywiście cofnąć rzeczy, które zrobiliśmy, jeżeli gdzieś się pomyliliśmy. Mamy także opcję wyczyszczenia ekranu, a także możemy włączyć białą lub czarną tablicę. I oczywiście polecam wam kliknąć prawym przyciskiem tutaj na ikonkę menu, wejść w sobie w ustawienia i tutaj jest więcej opcji, które możecie zmienić. Najważniejsza rzecz to oczywiście możecie dopisać skróty do każdego z tych narzędzi, które wam po prostu ułatwią pracę w momencie tak jak mówiłem, kiedy robicie transmisję na żywo, kiedy potrzebujecie mieć szybki dostęp do niektórych rzeczy. A teraz pokażę wam sposób, w jaki możecie pisać po ekranie, na przykład robiąc transmisję na żywo. Wykorzystamy do tego OBS-a. Wchodzimy sobie do OBS-a, dodajemy plusikiem scenę Epic Pen, a następnie plusikiem dodajemy dwa źródła obrazu. Pierwsze to będzie urządzenie do przechwytywania wideo, czyli wasza kamerka internetowa, ewentualnie aparat. Ja w tym momencie wybieram Blackmagic Design, ponieważ tutaj mam podłączony aparat, którym nagrywam. Rozsuwam oczywiście widok kamery na cały ekran. Teraz muszę dodać drugą warstwę, to będzie przechwytywanie okna. Klikam OK, a następnie z przechwytywania okna wybieram Epic Pen Display 1. W tym momencie obraz nam się zaczernił, ale tym się nie przejmujcie, za chwilę to zniknie. Z metody przechwytywania wybieram Windows 10, klikam OK. W źródłach obrazu klikam prawym przyciskiem, wybieram filtry, plusikiem dodaję filtr, kluczowanie koloru. Klikam OK, a następnie wybieram własny kolor. I tutaj wybieram kolor czarny. Klikam OK, zamknij i w tym momencie mam już gotowe przechwytywanie ekranu. Pomniejszyłem okno po to, żebyście lepiej widzieli to, co się będzie działo, i mój ekran w tym momencie jest oczywiście dużym ekranem do rysowania. Wybieram sobie długopis i zobaczcie. Rysuję sobie to wszystko, jest tutaj widoczne oczywiście, możecie zmieniać kolory, możemy sobie rysować różne rzeczy, zaznaczać lampę. I to wszystko oczywiście jest widoczne na waszej transmisji na żywo. Także gdybyście chcieli coś takiego wykorzystać w waszych transmisjach na żywo w webinarach, w szkoleniach, myślę, że to jest mega fajna opcja, jeżeli coś musicie wytłumaczyć i pokazać jednocześnie na swoim ekranie. No i mam przed sobą tablet graficzny, mam Stream Decka i ze Stream Decka wybieram długopis i załóżmy, że chcę się podpisać napisać cokolwiek na transmisji na żywo, zobaczcie, jakie to jest proste i intuicyjne. I taki tablet na pewno ułatwi wam rysowanie po ekranie, to jest naprawdę ogromne udogodnienie. Polecam wam firmę Wacom, oni robią najlepsze tablety graficzne, wykorzystywane przez profesjonalnych grafików i naprawdę świetnie się sprawdzają. Wiem, że niektóre osoby, które mnie oglądają, być może będą chciały wykorzystać taką funkcjonalność w jakimś komunikatorze typu Zoom czy Microsoft Teams. Wystarczy że y, zrobicie to samo, wpuścicie obraz do OBS-a, a następnie w OBS-ie wybierzecie uruchom wirtualną kamerę, a następnie wchodzimy sobie do naszego komunikatora i podczas spotkania wystarczy, że wybierzemy OBS kamera. A jak wirtualnie wprowadzić do waszego filmu na przykład w DaVinci Resolve to co rysujecie na ekranie? Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, to ustawić w OBS-ie przechwytywanie waszego ekranu. Oczywiście nagrałem o tym osobny poradnik. Link pokazuje Wam się w tym momencie w rogu ekranu, ale tak na szybko wchodzimy, dodajemy scenę, następnie w źródłach obrazu klikamy przechwytywanie ekranu. Klikamy OK i tak jak widzicie, tutaj wybieramy sobie ekran, który ma być przechwytywany, a następnie klikamy Rozpocznij nagrywanie. Kolejną rzeczą, którą musicie zrobić, jest uruchomienie jakiegokolwiek programu graficznego. Ja w tym przypadku skorzystam z Photoshopa, klikam sobie File. Otwieram nowy plik i tutaj daję dowolnie duże wymiary tego pliku, tak żeby wygodnie mi się rysowało, a następnie narzędziem Paint bucket, skrót klawiaturowy G wypełniam go kolorem zielonym. Będziemy robili takiego green screena. Maksymalnie powiększam green screen. Teraz wybieram sobie kolor biały. Oczywiście wybieram sobie narzędzie brush mogę zmienić jego twardość, to będzie dużo lepiej się kluczowało, jeżeli rogi tego pędzla będą po prostu twarde, nie będą takie rozjechane, ale oczywiście możecie spróbować różnych rzeczy i w miarę jak nagrywacie film, wystarczy, że będziecie rysowali różne rzeczy, które mają się później pojawiać na waszym filmie w DaVinci Resolve. Załóżmy, że skończyliśmy rysowanie, następnie przechodzimy do DaVinci Resolve, oczywiście wrzucamy na timeline nasz film, a także wrzucamy nasz klip z Greens Screenem. Oczywiście, jeżeli pierwszy raz będziecie korzystali z DaVinci'ego, gorąco Wam polecam mój poradnik do DaVinci'ego. Dla początkujących linka macie tutaj w tym momencie w rogu ekranu. Przechodzimy sobie do zakładki FX i tutaj wyszukujemy efekt 3D. Musicie wejść, kliknąć w OpenFX i nałożyć go na timeline. Drugą rzeczą, którą musicie zrobić, to tutaj kliknąć, zaznaczyć OpenFX, a następnie klikamy na klip. Następnie musimy w zakładce cropping obciąć po lewej, Prawej stronie cały interfejs Photoshopa, tak żeby widoczny był jedynie green screen. I teraz, jak mamy to zrobione, wchodzimy sobie do zakładki FX, klikamy Pippet z plusem. I zaznaczamy gdzieś w rogu tutaj kolor zielony. I tak jak widzicie, wszystko zniknęło. Jeżeli przejedziemy sobie troszkę dalej, wszystkie te adnotacje, które robiliśmy, te nasze rysunki są teraz widoczne na ekranie. Jedną z takich opcji, którą warto zaznaczyć, oczywiście, jest opcja despill I tutaj ustawić tą opcję na jeden. Oczywiście, jeżeli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego, jak usuwać green screena w DaVinci Resolve, kliknij w ten film, który w tym momencie ci się pokazał po lewej stronie. Natomiast po prawej stronie. Masz poradnik dotyczący OBS-a i tego, co można zrobić na transmisjach na żywo.